Cześć, dzisiaj opowiem Wam o kolejnej partii Janka Dudy. Ostatnim razem opowiadałem o partii, którą Janek przegrał, mając Hetmana Więcej, ale dzisiaj opowiem o partii zupełnie innej. Nie było tutaj e, jakichś przygód z Hetmanami, e, ale było i tak bardzo ciekawie. Opowiem o partii, którą przegrałem. Przegrałem z Jankiem w partii klasycznej. Była to dotychczas jedyna partia w partii klasycznej, którą z Jankiem przegrałem. Wcześniej zremisowaliśmy czterokrotnie. No, i po raz pierwszy w 2019 roku na ekstralidze w Katowicach Janek pokazał wyższość nade mną. To było całkiem ciekawe starcie, ale zaczęło się dla mnie bardzo źle. Zobaczcie zresztą. C4 ze strony Janka. Tutaj Janek próbował zejść z jakichś bardziej teoretycznych ścieżek. Wcześniej C4 ze mną nie grał. Tutaj postanowił wykorzystać to, że często w partii angielskiej, która powstaje najczęściej po C4 miałem słabsze wyniki, no i ta taktyka zdecydowanie opłaciła się. Odpowiedziałem E5, G3 skoczek F6, tutaj e, goniec G2, goniec C5. Nie wiem, jaką nazwę ma ten wariant, e, zasugerował mi to i to jest właściwie główny winowajca mojej porażki, Daniel Sadzikowski e, i postanowiłem to spróbować przy partii, tyle, że Daniel e, nie tyle mi to nawet zasugerował, co podesłał jakiś plik ze swoimi analizami, bardzo ciekawymi zresztą. Ja ten Plik troszkę przejrzałem, ale niestety nie chlujnie e, i efekty tego były bardzo mizerne. Zobaczcie zresztą, co nastąpiło. Skoczek C3, e, obie strony tutaj się rozwijają, roszada, skoczek F3. No i tutaj gdybym nie wiedział mm, niczego, zagrałbym prawdopodobnie skoczek C6, czyli posunięcie prawidłowe, posunięcie najlepsze dla czarnych, które daje czarnym bardzo normalną grę. Tutaj jedna z głównych idei. Skoczka C6 jest taka, że po skoczek E5 ta pozycja jest całkiem dobra dla czarnych. Tu nie ma powodów do paniki. Tutaj, jak widzicie, skoczek z E5 atakuje pionka na C4. Białe muszą stracić czas, żeby go jakoś obronić. Tu chyba najciekawsze jest B3, żeby za chwilę spróbować pionkiem na D4 się ruszyć. I wówczas czarne mogą zagrać taki świetny ruch jak D5, żeby wykorzystać. Pozycję króla na F2, żeby tutaj kosztem, nawet piona, otwierać jak, jak tylko można najwięcej linii i tutaj po krótkich analizach doszedłem do wniosku, że ta pozycja jest zupełnie niejasna. Białe mają pionka więcej, białe mają parę gońców, ale póki co mają problemy z królem, nie mogą tutaj łatwo tego rozwiązać. Tutaj jest otwarta diagonala, tutaj jest jeszcze pole g4, na które niekiedy może skoczyć czarny skoczek. Tu jest bardzo niejasna pozycja. Niestety po skoczku f3 nie zagrałem skoczek c6, które broniłoby pionka na e5, tylko zdecydowałem się zagrać wieża e8. Dlaczego tak zagrałem? Dlatego, bo pamiętałem, że w pliku, który wysłał mi Daniel wieża na e8 się stawia. Natomiast niestety najpierw trzeba było postawić skoczka na c6. A co się stało po wieża e8? Otóż tutaj Janek chwilkę pomyślał, popatrzył na mnie jak na idiotę no i zbił na e5. Jak się okazało? Można powiedzieć, że ja tak zresztą potem mówiłem, te partie przegrałem w 5 posunięć, bo ruch wieża e8 o ten właśnie, który tutaj zagrałem na poziomie arcymistrzowskim, to niemalże przegrywające posunięcie. Zobaczcie, jak to się potoczyło dalej. Oczywiście możecie powiedzieć, że jakie przegrywające, tu jeszcze było dużo gry. Owszem, partia trwała ponad 50 posunięć i zakończyła się w głębokiej wieżówce, ale na poziomie takim, jak Janek reprezentuje, na tym poziomie powyżej 2,7, takie błędy jak wieża E8... Są już praktycznie y, nie do odwrócenia. Już praktycznie wyrok zapadł. Skoczek E5. Teraz mam tylko dwie opcje: mogę zbić wieżą albo mogę wtrącić bicie na F2 i potem zbić y, skoczka. Jeżeli zbiłbym wieżą, to nie było takie złe. Pozycja, która powstałaby na szachownicy po biciu, biciu i dalej D6, Roszada, skoczek C6. Hetman D2 zwróćcie uwagę na to odejście. Nie odchodzimy na D1, tylko idziemy na D2, bo zaraz wyprowadzimy gońca na pole B2. Także Hetman na D2 stoi zdecydowanie najlepiej. No i tutaj przy bardzo naturalnej grze dochodzimy do mniej więcej takiej pozycji. Ta wieża tutaj odchodzi z pola E5, żeby się nie dostać pod atak gońca po diagonali, który gdzieś tam by w nią celował. No, i taka pozycja jest dla białych bardzo dobra, dlatego że figury czarnych przede wszystkim skoczek na F6 do niczego się nie nadaje. Tutaj można na przykład kontynuować F3. Taki bardzo ciekawy, nie do końca może oczywisty ruch. I dalej gramy E4 z takim mocnym centrum. Białe stoją dużo lepiej. Można skończyć na przykład analizę takiego wariantu w takiej pozycji, gdzie widzimy białe mają potężnie silne pionki, które kontrolują wszystko, a czarne mają z kolei bardzo słabego skoczka na f6, który nie może zrobić niczego. No i ta pozycja na poziomie arcymistrzowskim jest praktycznie wygrana. Jeszcze do tego wszystkiego, o czym mówiłem dochodzi nawet potęga gońca z b2, który też tutaj może nieźle namieszać. Mimo to może to nie byłby taki zły wybór. Ja w partii zdecydowałem się na bicie na f2. Wydawało mi się, że tak muszę zagrać. Ale niestety po w 2 wieża E5 tutaj w porównaniu do wariantu, o którym wcześniej mówiliśmy, gdybym ruszył skoczkiem z B8 i miał go na E5, teraz mam na E5 wieżę, która nic tu nie robi i po ruchu D4 musi odejść. Na E8, bo gdyby odeszła na F5, to tylko mogłaby zostać stracona, odszedłem tą wieżą i okazuje się, że ta pozycja jest niemalże przegrana dla czarnych. Wydaje się, ale o czym mówisz, człowieku? A prawda jest taka: białe mają przepotężne centrum. Białe mają parę gońców, białe mają nawet perspektywy ataku i zobaczcie jak rozegrał to Janek, bo to też bardzo pouczające, miał tu dużo różnych sposobów, a on nie zagrał tak jak większość z nas by zagrała, czyli wieża F1 król G1 najpierw zrobić roszadę i potem cieszyć się pięknym życiem. Janek od razu chciał mnie mówiąc dość wulgarnie zarżnąć H3 D6, tu jeszcze trzeba było rzucić wszystko na jedną szalę, zagrać D5, CD5, goniec F5, żeby walczyć o aktywność. Oddałbym pionka, ale zamknąłbym tego gońca, on nie strzelałby w pole B7, mógłbym szybko wyprowadzić figury. I choć oczywiście pozycja białych jest dużo, dużo lepsza, to tu jeszcze trzeba byłoby się troszeczkę wykazywać. A jak ja zagrałem D6, no to pozycja jest już bardzo nieprzyjemna. I patrzcie, jak Janek to rozgrywa, on znowu nie chce standardowego wieża F1. On ruszył G4. Kiedy zobaczyłem to przy partii, pomyślałem, że coś się Jankowi mocno poprzestawiało w głowie, ale to świetne posunięcie. Janek walczy z moim skoczkiem, zdobywa przestrzeń, nie pozwala rozwinąć mi nigdy gońca na F5 i krok po kroku dusi mnie na całej szachownicy, tak naprawdę. Końce 6, żeby się jakoś rozwinąć, G5, skoczek na D7. I H4. No i zobaczcie, gramy 12 posunięć. Yy, niby czarne rozwinęły dużo figur, ale wszystkie te figury stoją zupełnie beznadziejnie. Nie mają żadnych pól. No moje skoczki na polu D7 i na polu. C6 są skoczkami kompletnie bezużytecznymi. Wieża na E8 nie robi niczego, król zroszowany, ale wcale niebezpieczny, bo widzimy, że te pionki to za chwilę mogą ruszyć, i nawet król na G8 może znaleźć się w opałach. Można powiedzieć, że to jest jakiś totalny paradoks tej partii, bo białe mają tak naprawdę zderoszowanego króla, nierozwinięte figury. No bo rozwinęły tylko skoczka i gońca, a mimo to ich pozycja jest niemalże wygrana. I to są właśnie te szachy na najwyższym poziomie, że wielu z nas myśli o takich standardowych zasadach, a ci najlepsi gracze zawsze wiedzą, że najważniejszy jest konkret i ta partia to świetnie pokazuje. H4, Janek próbuje mnie tu docisnąć z każdej możliwej strony. Skoczek F8, no jakoś muszę wprowadzić figury do gry najlepiej tego gońca, ale. Nawet jakby mi się to udało, to nadal nie wiadomo, co dalej. Moje figury nie mają żadnego obiektu do ataku, to jest tylko bierne czekanie na wyrok tak naprawdę. B3. Tutaj Janek mógł od razu nawet ruszyć H5, ale postanowił być elastyczny. Może tego gońca któregoś pięknego dnia postawić na B2 i spróbować ataku po diagonali. Może iść pionkami. W partii zmienił za chwilę plan, ale pozycja pozwala białym na dużą e, elastyczność. Goniec G4, żeby zdobyć choć odrobinkę aktywności. Hetman D2, ten ruch też się już wcześniej po, po, pojawiał. Hetman na D2 w takich pozycjach stoi bardzo dobrze. To, że zasłania gońca, nie jest problemem, bo gojec i tak najprawdopodobniej pójdzie na pole B2, a Hetman strzec z nieprzyjemnego związania, co mogło mieć nie znaczenie. I tu tak naprawdę ostatni moment był, kiedy czarny mogły jeszcze takie praktyczne szanse zachować. Trzeba było za wszelką cenę zagrać goniec H5, po to żeby nie dać ruchu H5. Który zaraz się zdarzył w partii. Co prawda i tak po ruchu skoczek E4 z dalszym skoczek G3 byłoby bardzo ciężko, ale tak moim zdaniem należało zagrać. Ja poszukałem aktywności z drugiej strony zagrałem A5, żeby tutaj przynajmniej tą wieżę z A8 wprowadzić do gry. Tu spodziewałem się, że Janek zagra coś w stylu A4. Wtedy przynajmniej miałbym pole B4 dla skoczka. Wtedy jakieś mogłyby pojawić się właśnie idee skoczek B4, C6 może Hetman B6 i wtedy jakby mi się udało po diagonali troszeczkę kontrować to liczyłem na to że to może być jakiś cień szans a Janek w tym momencie po a5 uznał że jest dobry moment żeby ruszyć żeby ruszyć pionkiem h5 i z krok po kroku powiększać nacisk na skrzydle Właściwie na całej szachownicy, ale na skrzydle królewskim również. Odpowiedziałem ruchem a4, żeby tak jak mówię, e, poszukać jakiejś aktywności. E, już nie pamiętam czy poskoczek a4 nie planowałem przypadkiem nawet oddać tutaj jako A, przepraszam, skoczek a4 oczywiście nie wchodzi w grę, bo wieża b2, e, także e, właśnie dlatego ba4 było poniekąd wymuszone. E, natomiast w efekcie tego posunięcia e, Czarne nie wygrywają niczego. Ja byłem pewien przy partii, że e, to, że moja wieża e, działa teraz po półotwartej linii, atakuje Pionka, e, daje mi jakieś szanse. Liczyłem na to, że może uda się wieżą po piątce wejść, ale tą wieżę bardzo łatwo zasłonić, e, przesłonić czy to figurą, czy to Pionkiem. E, I okazuje się, że to kompletnie nic nie daje. Po BA4 zdecydowałem się na ruch H6. No a na H6 Janek już mnie tutaj. E, no nie wypuścił, zbił po prostu na H6. Hetman F6. I teraz też ciekawa rzecz. Wielu zawodników nie, nie zdecydowałoby się na to, co Janek, bo pomyślałoby, że skoro mamy taką dobrą atakującą pozycję, to po co wymieniać Hetmany? A Janek spokojnie ocenił, że wymiana Hetmanów doprowadzi do wygranej dla niego końcówki, mimo że ocena tej pozycji wcale nie jest taka prosta, bo ja tutaj zbiłem na d4, zagrałem skoczek d4 i przy partii myślałem, że tu jeszcze pojawiają się jakieś szanse, bo moje figury troszeczkę, się rozegrały, no ale niestety pomimo tego, że w tej pozycji, bo HG było wymuszone, król G7, pomimo tego, że białe mają fatalną strukturę pionową, no bo zobaczcie, wszystkie pionki na innych liniach stoją, no to tutaj decyduje posiadanie tej pary gońców, no i celów do ataku, bo Janek po prostu zbił na B7, w tym momencie białe mają 5 pionków, czarne mają 3 pionki i do tego ogromną ilość problemów mają czarne, bo tutaj jest jest jeszcze wiele motywów taktycznych. Wieża AB8, wieża G1, wykorzystując to związanie. Trzeba obronić pionka. pionkiem gońca, nie ma innej możliwości i goniec f3 taki ruch na sam koniec wariantu, który sprawia, że pozycja się upraszcza. Ja tu oczywiście liczyłem na to, że będę miał jakieś możliwości typu skoczek c2, ale to kompletnie nic nie wnosi do pozycji, bo pole b1 jest bronione, zawsze można wrócić, nic się tutaj nie dzieje. Zagrałem w partii skoczek e6. A tutaj czekała już na mnie tak naprawdę egzekucja z takim egzekutorem jak Janek. Takie pozycje są niemalże nie do uratowania, ale to można powiedzieć już od piątego ruchu partii. Goniec G4, wieża G4, szach. I tutaj taki paradoks. Mamy 26. ruch. Białe mają cztery figury, z których dwie jeszcze się nie ruszyły, a mimo to czarne mają przegraną sytuację. Wieża B1, no to jest taki automatyczny, naturalny ruch tylko jedna figura białych jeszcze nie grała tak naprawdę w żadnym stopniu, bo goniec C1 coś tam jednak robił, a wieża na B1 nie robiła nic, więc Janek wymienia wieże, neutralizuje jakąś aktywność mojej wieży i to zadanie jest coraz, coraz prostsze. Ja tu jeszcze liczyłem na to, że może będą jakieś sztuczki, ma, no, ale niestety żadne szachy z skoczkiem na C2 ani nic innego tutaj nie daje żadnych nadziei, więc poszukałem jakiejś aktywności. Tą aktywność faktycznie złapałem, bo przez Większość partii byłem tutaj w parterze, uduszony e, pionkami i figurami e, mojego rywala. No, ale teraz białe mają inne argumenty. One już nie mają aktywności, one mają po prostu e, przewagę dwóch pionków. I tu jeszcze była precyzyjna gra wymagana od Janka, ale to nie było dla niego żadnym problemem. Zagrał goniec E3, znowu kolejny ruch. E, kiedy już się uspokoiło, to Janek poprawia swoje źle położone figury. To wymagało pewnego. Hmm, liczenia wariantów, bo forsownie powstała taka pozycja. Teraz mogę tym skoczkiem tutaj dać jakiegoś szacha w jedną czy w drugą stronę, ale okazuje się, że to kompletnie nic nie daje. Taki szach skoczkiem. Król odchodzi i zbicie oczywiście nie wchodzi w grę, dlatego bo wtedy po tych liniach król czarnych stałby po prostu w macie i prędzej czy później można by było to wykorzystać, a jeżeli król odchodzi tutaj i nie ma żadnego, żadnej kontynuacji tej gry. No to białe wygrywają. W partii zagrałem wieża F5, wieża na E4. Wieża bije H5. Myślałem, że tutaj jeszcze jakieś szanse się pojawiają, ale Skoczek D5. Teraz Skoczek zajmuje pozycję w centrum, atakuje na najbardziej newralgiczne pole, czyli pole F6, i za chwilkę ta partia e, się upraszcza. I tu kolejna ciekawa decyzja: za, za chwilkę nastąpi Janek. Przygotowuje i w końcu realizuje uproszczenie pozycji. Wiele osób miałoby mieszane uczucia, po co iść do wieżówki? Przecież wieżówki często są remisowe, ale najlepsi gracze na świecie tacy jak Janek nie mają wątpliwości. Kiedy pozycja jest wygrana, to się po prostu na nią idzie, nawet jeżeli potem wymaga to jakiejś tam precyzji. Janek policzył, że ta wieżówka, pomimo tego, że piony białych stoją dość niepewnie, jest po prostu wygrana. Ja liczyłem przy desce, że tu może Janek jednak się troszeczkę zagmatwał, że niepotrzebnie dał te uproszczenia, że niepotrzebnie na nie pozwolił, ale w praktyce wszystko okazało się być tak, jak Janek to sobie zaplanował. Wieża a7 i tu spokojne e3, nie e4. Po to, żeby jeszcze na wszelki wypadek mieć pole 4 dla króla. Można było pewnie e4, ale e3 było bezpieczniejsze. Zostawia białym więcej opcji. Ta pozycja jest troszkę bardziej taka elastyczna. I teraz... Ta technika no nie była specjalnie trudna, ale też Janek ją bardzo pewnie zrealizował. Tutaj już nie mam co specjalnie robić. Jeżeli stoję w miejscu, to po prostu ten mechanizm dojścia pionkiem do siódmej linii, i potem od skoku będzie decydował. Więc poszukałem takiego ruchu jak D5, licząc na to, że mój aktywny król pozwoli mi tutaj ograniczyć poczynania Białego Króla, ale okazało się, że były to oczywiście mrzonki i Janek spokojnie. Wykorzystał atuty swojej pozycji. Tutaj już tak naprawdę jest wszystko przesądzone. Oczywiście, wymiana, nawet zdobycie tego pionka w tym momencie prowadzi do pionkówki z pionkiem przewagi, którą białe łatwo wygrywają. A to, co powstało na szachownicy, no to sprawiło, że mój król jest przywiązany do tego pionka, a białe spokojnie wygrywają pionkiem E4. Także po tych 52 ruchach poddałem się. No i jak widzicie, e, tak to jest, jak się gra z zawodnikami poziomu Janka. Jedna niedokładność debiutowa już w piątym posunięciu sprawiła, że od samego początku musiałem grać tę partię w bardzo nieprzyjemnej, pasywnej pozycji. Gdybym powiedział, że przegrałem tę partię w pięć posunięć, dla niektórych skłamałbym, ale faktycznie tak uważam. Uważam, że ta partia została e, przeze mnie przegrana już w piątym e, posunięciu. Także no nie ma niestety e, Łatwo jeżeli gracie z zawodnikami 2700, jeżeli gracie z zawodnikami takimi jak Jan Krzysztof Duda, debiuty trzeba znać. Jeżeli podobało Ci się to wideo, to masz trzy sposoby na to, żeby zostawić po sobie ślad. Po pierwsze, możesz zostawić łapkę w górę. Po drugie, możesz zasubskrybować nasz kanał klikając w prawym dolnym rogu, po to, aby nie przegapić naszych kolejnych materiałów. I na koniec możesz napisać komentarz. Po to, abyśmy wiedzieli, co sądzisz o tym, co dla Was przygotowaliśmy. Bądźmy w kontakcie. Do zobaczenia!